4 lata to krótki czas, żeby aż tak się bardzo chwalić, ale niewątpliwie był to czas przez spółdzielczość pracy dobrze przepracowany. Pojawiły się nowe formy spółdzielcze, które są spółdzielczością pracy, ale może też nie są spółdzielczością pracy, ale bardzo do nas chcą należeć i bardzo do nas ciążą. Te spółdzielnie, które są i zostały, okrzepły i mają się dobrze, a nawet można powiedzieć coraz lepiej. Produkcja tych spółdzielni jest na wysokim stopniu technologicznym, ale także te spółdzielnie uzyskują zyski. Jeszcze 4 lata temu tylko 51% spółdzielni pracy uzyskiwało zyski na koniec roku. Dzisiaj jest to ponad 70%. Jest to bardzo pocieszający prognostyk na przyszłość. Ponadto spółdzielnie zaczynają mieć coraz lepszą kadrę. Ta kadra, która była, odchodzi powoli na emerytury. Przychodzi nowa kadra, młoda, z otwartymi głowami, która ma nowe wiadomości i chęć do innej, nowej pracy. I teraz jeszcze o tych perłach w koronie spółdzielczości polskiej. Spółdzielczość polska meandruje, tak bym to określił. Mamy spółdzielnie, które wegetują, i mamy spółdzielnie, które przedzierają się przebojem nie tylko na czołówki gazet, ale też na czołówki spółdzielczości polskiej i europejskiej. Te spółdzielnie to na przykład spółdzielnia Muszynianka, czy też spółdzielnia Aktywizacja w Krakowie, która uzyskuje nagrody wszystkie, jakie można dostać, ale też na przykład banki spółdzielcze. I myślę, że tych spółdzielni będzie coraz więcej, ponieważ kadra, która tam jest, o czym wcześniej mówiłem, jest to kadra, która chce i może te spółdzielnie wywindować na wierzyny. Chyba tak powinno być. Jeśli chodzi o spółdzielnie z Połem w Białymstoku, to my w przyszłym roku będziemy obchodzili 120 lat istnienia. To jest znaczący jubileusz. A jeśli chodzi o kondycję spółdzielni, to na dzisiaj jest ona bardzo dobra. Zatrudniamy ponad 1600 pracowników, mamy prawie 1200 członków spółdzielni. I jeżeli chodzi o wyniki gospodarcze, są one, tak jak powiedziałem, bardzo dobre, natomiast jeśli chodzi o obroty, sprzedaż, to w tym roku będziemy blisko 350 milionów złotych i jest to najlepszy wynik wśród spółdzielni z Połem w kraju. I teraz o tych perełkach, mianowicie o tym barze, który już jest znany w całej Polsce, słowiańskim, oraz o nowych pomysłach. Więc stawiamy na rozwój wszystkich branż, które są w gestii spółdzielni i również gastronomii. Wiodącym tematem jest handel, handel detaliczny. Prowadzimy również handel hurtowy, ale stawiamy też na gastronomię i na przetwórstwo. Prowadzimy dwie piekarnie, prowadzimy zakład ciastkarski, dosyć duży. Mamy również zakład przetwórstwa mięsnego i zakład garmażeryjny. Jeżeli zaś chodzi o gastronomię, mamy duży, wielofunkcyjny zakład typu restauracja, jest to Astoria. Natomiast jeżeli chodzi o bary, mamy ich 5. W ostatnim roku, czyli w 2016, uruchomiliśmy kolejny bar na Dziesięcinach i jest to bar Hermes, gdzie wprowadziliśmy innowacje, że klienci przyjeżdżający do baru mogą zakupić dania na wynos, nie wysiadając z samochodu. Nazwaliśmy to z Połem Drive. A w roku ubiegłym również uruchomiliśmy jeden z barów, bar słowiański na osiedlu Piasta. Jest to znaczące osiedle spółdzielcze i w tym miejscu dzięki współpracy ze spółdzielnią mieszkaniową Zachęta udało nam się uruchomić bar żywieniowy, który na dzisiaj już po niecałym roku pracy przynosi zyski dla spółdzielni. Jeśli chodzi o spółdzielczość, to Państwo się orientujecie najlepiej, jaka jest sytuacja. My chcemy pokazać to, co spółdzielczość potrafi, to, co umie, w czym jest doskonała i to staramy się robić. Niemniej jednak pokutuje jakieś takie dawne przekonanie, że powiedzmy spółdzielczość kiedyś była B. To nie znaczy, że w tej chwili musi tak być. My pokazujemy w naszej spółdzielczości, kochanej spółdzielczości, pokazujemy to, co jest dobre. A dobre to jest to, co my produkujemy.
to, co my produkujemy dzisiaj, powiedzmy, to jest zdrowa polska, niezmarnierowana żywność. Jest to żywność, która pozwala nam zdrowo się odżywiać. I to jest, proszę Państwa, najlepsze i najdoskonalsze w naszej, powiedzmy, produkcji. W zależności, jeśli chodzi o zakład mięsny, czy zakład piekarniczy, czy piekarniczo-ciaskarski, czy piekarniczo-ciaskarsko-garmażeryjny. Ja chcę powiedzieć na przykładzie gminy Spółdzielni Szadek, bo o tym chciałbym się skupić, powiedzmy, że my się cały czas rozwijamy się od wielu lat. W tym roku żeśmy zakończyli dwie inwestycje. Pierwsza to jest dobudowa do zakładu mięsnego pomieszczenia garmażeryjnego, gdzie uruchomiliśmy szereg, powiedzmy, produktów garmażeryjnych, niezbędnych i potrzebnych do konsumpcji bieżącej. Chcę powiedzieć, że w ten oto sposób chcemy odciążyć kobiety po to, żeby nie musiały siedzieć w kuchni, nie musiały tyle czasu tracić, lecz po to, żeby mogły spokojnie pójść do fryzjera, kupić te produkty, a więc przygotować na stół, żeby nie były w niebezpieczeństwie, że uda się, nie uda się, powiedzmy, ta potrawa. Poza tym, no my mężczyźni wymagamy opieki i w związku z powyższym kobiety będą w stanie nam wtedy więcej czasu poświęcić. To jest ta kwestia, jeśli chodzi o rozbudowę masarni natomiast i zakładu mięsnego. Natomiast drugi etap to jest rozbudowa zakładu piekarsko-ciaskarsko-garmażeryjnego, bo i tam żeśmy uruchomili produkcję garmażeryjną i też tutaj idziemy w kierunku tym, o którym mówiłem, mianowicie kluski parowe, pierogi, szeroki asortyment, powiedzmy, uciekło mi w tym momencie, ale szeroki asortyment, powiedzmy, produkcji, a stąd teraz nie chciałbym wszystkiego wymieniać, bo to jest zbyt szeroka gama tego wszystkiego. I chcę powiedzieć, że tutaj też chcemy odciążyć i pokazać zdrową polską żywność. Bo moi drodzy, nic innego nie można powiedzieć, tylko trzeba spojrzeć sprawę obiektywnie. Ile jest aptek dzisiaj w Polsce? Ile jest aptek w kraju, prawda? Ile jest aptek w dużych miejscowościach, a w małych miejscowościach? Z czego to się bierze? Stąd się bierze, że my się źle odżywiamy. Okres międzykongresowy był dobrym okresem dla spółdzielni Kaliskiej. Nastąpił dalszy rozwój. Przybyło kilka nowych obiektów handlowych w kategorii supermarket. Rozwój własnej produkcji, zarówno piekarskiej, ciaskarskiej, jak i produkcji garmażeryjnej. Zyskujemy nowe trendy dla klientów. Produkcja świeżej żywności bez konserwantów codziennie wysyłana do placówek detalicznych, jak i też nowe formy dla klientów, jak rozbiór mięsa, wędzenie, pieczenie pieczywa na miejscu. Stawiamy na sprzedaż wyrobów świeżych, owoce, warzywa, prawda? Także to na codzienne potrzeby naszych klientów i konsumentów. Jak również spółdzielnia wspiera lokalny rynek, organizując czy wspomagając pewne działania sportowe, na przykład Kaliskie Towarzystwo Kolarskie, czy młodzież ze szkół, z ośrodków, z Caritasu i z innych działalności. Współpracujemy z Caritasem, wydając torbę reklamową. Z jednej strony jest napis POŁEM, z drugiej strony stowarzyszenia i z tego przekazujemy środki ze sprzedanych toreb reklamowych na stowarzyszenie, na ich działalność statutową. Służew nad Dolinką często jest nazywana jako perła Służewa. Wiele się w spółdzielni Służew nad Dolinką dzieje. Nie tylko w zakresie remontów, modernizacji, rewitalizacji, ale przede wszystkim w zakresie nowych inwestycji. Inwestycje wszystkie są prospołeczne. Przy każdej inwestycji budujemy jakieś obiekty społeczne, czy to garaże wielopoziomowe, czy biblioteko-czytelnia jak w tej chwili, czy w następnej inwestycji przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej dla mieszkańców osiedla, czy budowa przedszkola dla mieszkańców, terenów rekreacyjnych, sportowych, wypoczynkowych. Także bardzo dużo w zakresie inwestycyjnym się na terenie naszej spółdzielni dzieje. To są przede wszystkim inwestycje, które mają służyć ludziom. Oczywiście też zarabiamy na budowaniu nowych budynków mieszkalnych, ale po to, żeby tworzyć warunki dla istniejących mieszkańców, po to, żeby właśnie rewitalizować czy budować jakieś obiekty, które są potrzebne społeczeństwu, typu klub seniora, typu właśnie przedszkole, typu przychodnia, biblioteka, garaże, których tak wszędzie brakuje miejsc postojowych. My budujemy, w tej chwili kończymy budowę budynku garażowego na prawie 600 miejsc parkingowych dla
mieszkańców okolicznych budynków. Spółdzielnia liczy ponad 5 tysięcy członków, prawie 300 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej zasobów. Zarządzamy 42 budynkami mieszkalnymi spółdzielczymi plus 4 wspólnotami mieszkaniowymi, łącznie 40 kilka hektarów, czyli tyle co Państwo Watykan. Reprezentuję jedną z warszawskich spółdzielni, która ostatnie 4 lata nie zmarnowała. Nie był to najłatwiejszy okres dla spółdzielni i spożywców, ponieważ konkurencja nas bardzo mocno osaczyła, można powiedzieć, w Warszawie, ale nie daliśmy się. Staraliśmy się podołać konkurencji bieżącej pracy, czyli w działalności handlowej, naszej podstawowej działalności, a oprócz tego zajęliśmy się inwestycjami, żeby inwestować w przyszłość. Może taką jedną naszą z kluczowych spraw, którą załatwiliśmy w poprzedniej kadencji, to była hala Mirowska. Rewitalizacja elewacji. Ja myślę, że ci, którzy odwiedzają Warszawę czy mieszkają w Warszawie, mogą podziwiać naszą piękną halę Mirowską i mają porównanie jednocześnie z drugą halą, która jest halą miejską. Druga sprawa to dopięliśmy do końca rozpoczęcie budowy Sezamu, naszego, można powiedzieć, kultowego, a w ogóle to Sezamu, który z dużymi tradycjami, który był otwierany kiedyś na stulecie spółdzielczości spożywców, a teraz można powiedzieć na 150-lecie, będzie otwarty nowy. W tej chwili trwa budowa. Bardzo dużo czasu zajęło nam przygotowanie dokumentacji i całej tych pozwoleń, całej tej papierologii, jakby to można było powiedzieć, która potrzebna jest do rozpoczęcia inwestycji, no, ale szczęśliwie dobrnęliśmy i to się udało zrobić właśnie w ostatnim okresie. Już od roku prawie trwa budowa, także za chwilkę wyjdzie z ziemi i będzie dopiero widać, jak obiekt, który był takim sztandarowym obiektem społemowskim w centrum Warszawy, może nie w całości w tej chwili będzie, ale Sezam wróci na swoje miejsce. Także no, to jest takie dwie ważniejsze sprawy inwestycyjne. A tak generalnie to cieszę się, że nie daliśmy się pokonać, że jesteśmy w Warszawie, że funkcjonujemy. No i myślę, że będziemy jeszcze dużo, dużo dłużej. Spółdzielczość spożywców ma 150 lat już prawie. Pokonujemy wszelkie trudności, które były do tej pory i nowe nas nie zmogą, a wprost przeciwnie, wzmocnią.